Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Shisha mi się kończy, tak więc troszeczkę będzie bardziej bogaty komentarz niż tylko bąble mojej fajeczki. Ale będzie rzeź! Hajsu naprawdę będziemy mieli chyba z 12 tysięcy. Tutaj! Idź sobie! Idź sobie! O! Poszedł sobie. Jaki kurde, kochani! Posiłka. O! Dobra, na powoli. Na powoli. I teraz serio. No i gitara. Tam widzę z hajsem chyba. Owszem, jest z hajsem. Którym? Chyba tabulatorem. Nie, tabulatorem to zmieniam to. Kapslokiem? Kapslokiem, dobra. Kapslokiem, sprawdzałem ile mam życia. Ej! A ty skąd tu? I dlaczego jesteś zgliszowany? Idźcie sobie. Bo was zaraz dunder świśnie. Właśnie was świsnął dunder, co by na to. Możemy... Wow. Możemy rozwalać właśnie te bomby tutaj, żeby nam poupadały pod przeciwników i wtedy możemy strzelić. Nie wiem, czy to jest takie właśnie korzystne w trakcie rozwoju. Na przykład taka bomba tu spadnie, to czasami rozwalę ją zanim ona upadnie. Nie. Dobra. A ty sobie idź. Kurde, lubię tą sekwencję, jak z tego strzelamy. Tyle hajcu można narobić sobie na tym. I to się nie nudzi. Znaczy nie wiem jak to jest z oglądaniem czegoś takiego, bo powiem wam szczerze, mi się wydaje, że to może być dosyć nużące do oglądania. Ale kiedy się gra... O! Wypierdalaj. No wypierdalaj! O! Uderzyłem go na tyle, że poleciał. O! Dobra. No i co ty chciałeś, dzieciaku? Okej. W trakcie, jak samemu się gra, to ten moment właśnie bardzo cieszy, że możemy taki rozpierdol robić. Ej, mamy 10 tysięcy. Tutaj... Nie, tutaj musimy to już upuścić, bo niestety... O, nie mogłem na to wskoczyć, niestety. Czy tu będzie artefakt? Jest artefakt, owszem. Ej, w ogóle u Wulgrima jeszcze możemy te artefakty dać, to też... No ej, co ty robisz? Głupotasie! No. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Bubi bi winni wetni. Okej. Pistoletem raczej muszę zrobić. Ciekawe ile mi to zajmie. Super! Rozwalanie jednej skrzynki. Tyle czasu.
Co się kurwa stało z tamtym kolesiem? What? Ja to na nagraniu przewinę kilka razy. Poleciał sobie w górę i potem upadł po chwili. Co on kurde jest? JJ, żeby najpierw się wznieść, a potem upaść? Boże! O matko! Niemożliwe! Czyżby tak broń go na chwilę odepchnęła? Ej ludzie, naprawdę szacun dla gry. Pierwszy raz chyba zauważyłem, żeby pistolet kogoś odepchnął. Ale numer, ale mam teraz jazdę. Koniec ciszy. Odstawię ją na boczek. Nóżki wysunę. I jak prawdziwy let's player będę się opierdalać. Myszkę poprawię, ekran ustawię i idziemy na bossa. Przepraszam. Cześć, Belgrim. Okej, możemy artefakty sprzedać. No, mercy, łaska, no ale to tak dziwnie brzmi. Czy coś mogę sobie... tak, chciałem to na pewno zakupić. Cierpię... poziom czwarty jeszcze jest. Co? 12,5 tysiąca. Mam 3000 tyle. 3000 tyle. Nie, da. W sumie. Dobra, niech będą te... dwie tutaj umiejętności, pokażę wam jak wyglądają. To co zakupiłem to jest to i jeszcze takie. Nic interesującego, prawda? Ale żebyście mieli jeszcze przyjemniejszą oglądanie rozgrywki, tak więc macie to. Dobra, tu mamy walkę z bossem końcowym. Nie wiem czy to jest tekstura z, w postaci filmu, że go widzimy tam w tyłu? Nie, on jest autentycznie tam. Super, szacun dla gry. Iha! Piesio! Znaczy piesio, kurwa, konik. Teraz rozpieprzamy tu. A. Fajnie, bo ja siedzę na koniu, byłem na koniu. Konia nie ma. Mam śmieszne brwi. O Boże, Stygian. Ponabijany cały. Coś tu nie gra. Niech to dunder świśnie. Puzian przyszedł. I teraz. Ija! A to jest miłazgas na tym koniu. Stygian jest chyba... Stygian i Grivan to są jedyni właśnie wybrańcy, The Chosen One, którzy nie mówią. To jest interesująca sprawa. Może on wygląda jak Baz Astral teraz się z kapłem. Ogólnie tak. Będziemy musieli być na pewno na koniu. I będziemy musieli go gonić i za pomocą takiego ataku mieczem będziemy musieli mu rozwalić to coś na pysku. A on nas uderzył. Znaczy to coś, ten metalową obręcz, bo dopiero wtedy będziemy mogli mu strzelać w pysk. O! Kurde, ale trzeba naprawdę wiedzieć... trzeba umieć podbiec do niego, bo to jest problem duży. O, teraz! O, właśnie! O, coś takiego! Dobrze. Jeszcze. No, co się dzieje się? Dobra, ważne, że uderza. Jest, dobra. Udało się rozwalić. Teraz będziemy mu tylko strzelać w pysk.
No goń mnie. Niezbyt interesująca walka z bossem. O! Co ty odpierdalasz na maniery? Uuu! A, towarzyszy przywołał. Którym się zmieniało przeciwnika? O Boże, już nie pamiętam takich rzeczy. A szkoda, bo naprawdę to jest na pewno istotne dla rozgrywki. A, rolką chyba się obraca. Tak? Boże, już nie pamiętam. A mi głupio jest. Dobra, jedna ciućma poszła. Teraz tylko kolejne. A nie! Tak? Już nie wiem. Czy one są chwilowo, czy one są tak na teraz? A tak, rolkę się właśnie tak robiło. Czasochłodna walka z głosem, to jest dobrze. No strzelam mu w pysk. No wróć mi, no! Ile mam cię po tym ryju napieprzać? Kurwa. Mogłem mu kupić to ulepszenie do pistoletu. Może i był beznadziejny. O, dobra, dobra. No i tak musimy przed nim uciekać. Dobra. Jak on kurwa wygląda. Chodź, chodź. Klawiaturę muszę sobie poprawić w ogóle. O. Tak jest chujowo, ale... No wystaw ten pysk. Nie mam całego dnia. Wow! No nie, znowu będziesz przyzywać swój. Masakra. A nie. Długo! No wyjdź już z tej... Tak, tak, wielki, zły robak. Możesz zacząć mnie gonić z otwartym pyskiem? Dobra, magiczna liczba w grach, 3. Czy 3 razy musisz to zrobić? O, dobra, dobra. Takim penisem chcesz mnie zabić? O, super. I teraz biegniemy do niego i wpierdol. Woo! Fajne! Chuj, brutalne. Yeah! Serce wybrańca. Boże, jak ja się czuję naprawdę obdarty z godności, kiedy mam to po polsku. All these hearts, oh. The power he'll get from them. I hope you know what you're doing. Dobra, wrócimy się do Samaela. Niech sobie przypomnę. Jeszcze jakiś sekret chyba był, który mogę teraz otworzyć. Chyba, coś mi się tak wydaje. Dobra, Valgrim, 4500. Nie, nic nie chcę. Zaraz. Brawo, wężowy tunel. Dobra, pusty. No i teraz nie wiem, które miejsce jest jakie, no bo, znaczy, mogę obiektowo zorientować, ale... Paląca szubienica, to chyba tu było, tak. O matko.
O matko. Polskie tłumaczenie, czemu jesteś takie podły chuj? Przynajmniej wy będziecie mieli po polsku. Ale to w żaden sposób nie jest plus dla mnie. W ogóle ja w ogóle mam przejebane z tym językiem angielskim. Nauczycielka mnie zgłosiła do konkursu z języka angielskiego. Ja i jakiś kolej zdobyliśmy najwyższy wynik z tego konkursu, z testu jakiegoś studenckiego. I kurde, teraz muszę jechać na wojewódzkie zawody. A mnie się kurde nie chce! O chuj mam na coś takiego jechać. Teraz on ci wie. Welcome! Dobra. Jeszcze pogadamy z Samaelem i kończę odcinek. Nom 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 nom. One more. Just one more. And then more. You get your tower. Silitha's web-infested lair is far across the great chasm in the Ashlands. Ruin has yet to regain much of his strength, but he will make the distance. As for Silitha, just get there, and she'll find you. The Broodmother is a collector of sorts. Most enter her realm. She feeds to her young. Czy on przed chwilą mnie zakrył własnymi skrzydłami? Co on mi robi? Okej. Okej, nie będę nawet wnikać w to, co on mi robi. To tell her things. You could say she collects stories, information. What stories will she tell me about you, Samael? Careful, or your ending will be a tragic one. Sometimes the hero dies in the end. But Horseman, I like stories that have a happy ending. Now bring me the final heart. Jaki kurde badass. Most dusz. Jest coś takiego, że po prostu będą takie mosty, które jak będziemy na naszym koniu przez nie przebiegać, to one będą się pojawiać pod naszymi nogami. Dobra. Jestem strasznie niesmaczony faktem, że spolszczyli mi tą grę w update'cie i nie mogę tego zmienić, bo sprawdzałem. A druga sprawa to, że mi się shisha skończyła. I nie mam więcej węgli. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa!